Prezydentowi Rzeczpospolitej towarzyszy w podróży do Seulu szef BBN-u Jacek Siewiera. Dziś w siedzibie tamtejszego BBN-u spotkał się ze swoim koreańskim odpowiednikiem. W ramach tego spotkania i takiego omówienia sytuacji bezpieczeństwa już w tym wymiarze zupełnie globalnym poruszone zostały wszystkie te aspekty związane z głęboko niepokojącymi informacjami dotyczącymi zaangażowania Korei Północnej we wspieranie i relacje z Federacją Rosyjską, także informacje dotyczące ewentualnego zaangażowania żołnierzy Korei Północnej, ich ewentualnej obecności na terytorium Federacji Rosyjskiej. Omawiane były również kwestie dotyczące polskiego przemysłu zbrojeniowego, współpracy przemysłowej z przemysłem koreańskim. W tym obszarze rzeczywiście obserwujemy bardzo istotny postęp i to postęp w relacjach dwustronnych.